Cześć, witam wszystkich bardzo gorąco, jestem Bonkol, a to jest, moi drodzy, bardzo krótki taki news update. W grze Scrap Mechanic dodano nowy przedmiot, ja już wam tutaj zaprezentowałem. To jest przedmiot, który można śmiało nazwać klaksonem. Klakson, który jest też takim instrumentem muzycznym, można by powiedzieć, ponieważ ten klakson, moi drodzy, ma różnego rodzaju tonacje. W zależności od tego, w jaki sposób tutaj ustawimy przełącznik, ten oto suwak, ten klakson odgrywa odpowiednią melodię, odpowiedni dźwięk wydaje. Niestety nie można tego aktywować poprzez takie naciśnięcie po prostu, o. Musimy tutaj dodać przycisk. Musimy dać przycisk, musimy to połączyć następnie z klaksonem i wtedy jak naciskamy, to uzyskujemy dźwięk. Dźwięk też po wciśnięciu jest tylko i wyłącznie krótkim dźwiękiem. On nie jest podtrzymywany, kiedy my trzymamy przycisk, więc tylko chwileczkę on odgrywa i musimy od początku wciskać. I teraz ja zrobiłem taki prosty instrument muzyczny. Na każdym z nich jest inny dźwięk, o jeden w górę. I zobaczcie, mamy tutaj takie oto, można powiedzieć, pianino, fortepian. Słyszycie? Można grać dudu-dudu, można grać wszystko, moi drodzy. Tutaj generalnie jest duża teraz możliwość, duże pole do popisu dla nas, dla ludzi, którzy są jacyś tam kreatywni i próbują różnego rodzaju rozwiązania tutaj wyszukać. Do was też pytanie, co by można było z tym zrobić, bo ja już też mam dużo pomysłów. Można by było zrobić na przykład po, nie wiem, czy dałoby się tutaj mikroprocesor wrzucić i w odpowiednim momencie dany dźwięk byłby odgrywany, przez to zrobilibyśmy taką szafę grającą, coś jak katarynka. Można by było to dodać do, no nie wiem, też jakiś alarm, można by to było do jakichś mechanizmów dodać, no bo raczej jako klakson do samochodu, no to taka, tak średnio, nie, no bo, no okej, fajne, śmieszne, ale można by było tutaj naprawdę konkretnie pomyśleć, bo jak pamiętacie, jak ja taką serię prowadziłem z Reign of Kings, to jest gra też survivalowa, gdzie jesteśmy w czasach takich średniowiecznych, tam można było też zrobić na przykład instrument bębny, flet, tego typu sprawy, więc na takim flecie można było zagrać praktycznie wszystkie melodie, jakie wam się podobały. Oczywiście metodą prób i błędów trzeba było też zapisywać sobie na kartce, że teraz wciskam dwójkę, potem wciskam piątkę i tak dalej, więc myślę, że to jest fajny przedmiot. Problemem jest tylko to, że w tym update'cie, moi drodzy, to jest update chyba 1.18, czy tak, niestety to jest jedyny przedmiot, który został dodany. Jedyny przedmiot, który został dodany i w tym momencie myślałem, że jak otworzę na przykład tutaj całe inwentory, to zobaczę strasznie dużo tych przedmiotów, a tu jest tylko i wyłącznie jeden, więc no nic, będziemy próbować, będziemy się starali tutaj coś fajnego zrobić. Jeżeli jesteście, moi drodzy, ciekawi tego, jak to będzie wyglądało, to zapraszam na moje live'y Twitch TV Bonkol, będziemy streamować od poniedziałku do piątku w godzinach tam od 10 do 17, może też wieczorami, także zapraszam. I to był taki krótki materiał informacyjny, żebyście po prostu też wiedzieli, że coś takiego jest i czekam też na wasze propozycje, co tutaj można z tego wykombinować. Może jakąś konkretną melodię zagrać? No nie wiem. W każdym razie ja już wam tutaj pokazałem, że można grać. Okej. Okay. Ja się z wami żegnam. Krótki materiał informacyjny. Jeżeli nie chcecie takich materiałów, aby w ogóle to zostawić dla siebie i najwyżej informować o takich, o tego typu update'ach i nowych przedmiotach, to będę najwyżej przy nakręcaniu kolejnego challenge'u, czy kolejnego projektu, będę o tym mówił, nie będę wam najwyżej zaśmiecał tutaj playlisty na YouTubie. Chyba że wam się podoba, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz i do zobaczenia, cześć!